dzisiejszym odcinku Zrób to sam zbudujemy cudowną garderobę dla mojej przyjaciółki Rarity w 73 banalnych krokach. Hej, kochani! Już nie mogę się doczekać mojej przepięknej nowej przebieralni. O, sorki. Już nie pisnę ani słowem, obiecuję. No to do roboty! Potrzebujemy drewna, więc w ramach kroku numer 1 własnoręcznie zetnę tę oto jabłoń. Jedno małe piśnięcie. Ile tych jabłoni zamierzasz ściąć? Krok 8. Pozbywamy się drzask. Wykonujemy 30 kolistych ruchów szlifierką zgodnie ze wskazówkami zegara. 30? Skarbie, to chyba odrobinkę za dużo, co? Tak, 30. A potem trzeba 2 razy przejechać papierem ścierka. A, nie, dobrze. Straciłam rachubę. Cóż, muszę ściąć kolejne drzewo. Ekscytująca rzecz ta garderoba. Krok 29. Malujemy pokój. Wybrałam ten oto praktyczny brąz. Krok 29, podpunkt 5. Malujemy pokój tą jaskrawą, fioletową farbą. Krok 42. Pikowany materiał na ściany. Z tym to trzeba ostrożnie. Odmierzamy satynę 2 razy dla pewności. Po zmierzeniu jej 5 razy możemy zabrać się za cięcie próbek. I teraz decyzja, która z 62 próbek materiału najlepiej się sprawdzi. Zaczyna się prawdziwa zabawa. Teraz się zaczyna prawdziwa zabawa? A ja się tak świetnie bawiła przez ostatnie 8 godzin. Rarity, wstawaj! Krok 73. Wielkie otwarcie. A, no tak. Dobranoc, kochani.